Festiwal w Radiu Opole. W studiu Radia Opole kolejny gość, który w tym roku prezentuje swoją piosenkę w konkursie premier. Sejbert. Tak, witam serdecznie. Wiesz co, tak powiedziałam tak ze zdziwieniem, bo dla mnie jesteś Tadeuszem Sejbertem po prostu. Myślę jak James Bond po prostu. Sejbert, Tadeusz Sejbert. Sejbert. Człowiek, którego historia jest bardzo bogata, bo od przedszkola do Opola, jak byłeś dzieckiem, to zaczynałeś właśnie w tym programie. Tak, ale to nie w takiej roli, jak wszyscy chyba myślą. Wrócimy do tego czasu na chwilę, bo ty towarzyszyłeś tym młodym dzieciakom, które pojawiały się w tym programie. Tak, no pierwszy raz wystąpiłem jako uczestnik, ale później rzeczywiście, potem ciut dorosłym i już to harmonicznie mogłem śpiewać, no to rzeczywiście występowałem w programie jako chórek z zespołem Balbiny. Jakiś czas temu występowałeś w programie typu Talent Show i tam dowiedzieliśmy się, że sama Margaret po prostu się w tobie kochała. Wtedy oszalały też inne fanki. Ja się bardzo cieszę, bo dzięki temu w sumie mogła cię poznać cała Polska i ty wtedy w koncercie debiuty w zeszłym roku występowałeś też na festiwalu w Opolu i w tym roku moim zdaniem bardzo ważny moment, bo w konkursie premier. Jaka piosenka, kto ją skomponował, jaki masz plan na ten występ, żeby zdobyć nagrodę opolską, bardzo cenną? No z całą pewnością w ogóle samo to, że się dostałem tutaj na premiery, to jest dla mnie wielka i fantastyczna wiadomość i docenienie przede wszystkim tego, co robię. Utwory ostatnie, które komponuję, tak naprawdę wszystkie są z moimi tekstami. Muzykę też piszę czasem z kolegą, czasem bez kolegi. Tym razem akurat rzeczywiście jeszcze jak byłem w programie Voice'a, to kolega basista Andrzej Granat, którego pozdrawiam, podesłał mi taki zarys dosłownie, bez melodii, no i któregoś dnia w pandemię usiadłem i skrobnąłem i tekst, i melodię, i później, to też się cieszę, że ten utwór mogłem wyprodukować. W takim razie poczekał trochę. Tak, trzy lata, można by powiedzieć, ale też przede wszystkim na nowo go troszeczkę wyprodukowaliśmy, bo produkcją zajął się Marcin Limek, miks Bogdan Konradzki, a master Jacek Gawłowski, więc tak naprawdę rzeczywiście cieszę się, że udało się dotrzeć do tych najlepszych, do naprawdę jednych z lepszych producentów. Jak się z nimi pracuje? No to są, no mówię, top 10, top topów może, tak, o. Także no, konkretnie, bardzo konkretnie i na pewno to ułatwia, bo to raz, że szybciej to wszystko trwa, a też druga rzecz, że ja w ogóle lubię tak pracować, że to tak, na zachodzie słyszałem, że tak się też pracuje, że jest ktoś od nagrania wokali, jest ktoś od produkcji tego i tamtego. I cieszę się, że tutaj miałem taką możliwość, bo zawsze każda dodatkowa osoba dodaje jakiś pomysł, tej piosence, prawda? Wszystkie szczegóły są bardzo dopieszczone. Dokładnie. Ale tutaj też to tak wyglądało, że miałeś swojego doradcę wokalnego. Ja wiem, że ci, którzy sobie na to mogą pozwolić, to właśnie nawet wtedy, kiedy wgrywają partie wokalne, to mają jeszcze do tego kolejnego wokalistę, którego wspiera w studiu nagrań, bo bardzo często producent widzi to trochę inaczej, ale tylko wokalista albo trener wokalny potrafi odpowiedzieć, bardzo precyzyjnie podpowiedzieć, co zmienić, żeby to zabrzmiało w taki sposób. Też tak miałeś? Wiesz co, nie miałem trenera wokalnego, bo sam jestem trenerem wokalnym, może przez to, chociaż nie, bo to całe życie się uczymy, tak więc to nie jest tak, że ja już jak uczę innych, to sam się nie uczę, bo staram się jednak, całe życie będę się uczył. Ale wiesz co, rzeczywiście od początku miałem taki pomysł na to, aby nie mieć konkretnego chórku jako chórku z góry, czy pięknie stojącego i śpiewającego, tylko bardziej chciałem, żeby to było rock'n'rollowe, tak więc zaangażowałem moich wspaniałych muzyków, którzy na co dzień też w swoich projektach często gęsto śpiewają, bo i Mateusz Krautwurst, i Bartek Grzanek to są jakby wokaliści zresztą, którzy byli w Voice'ie też również, także niezmiernie się cieszę, że mam taki skład, który również poza graniem i wyglądaniem również ze mną zaśpiewa. Naprawdę dobrze wyglądacie na tej scenie, ale też od lat na scenie, więc ja czekam na tą energię, zwłaszcza, że kompozycja też Mateusza Krautwursta została doceniona na festiwalu w Opolu już. Tak, chyba dwa lata temu właśnie. Tak, właśnie tutaj wpadł na kanapę jakąś chwilę temu i z Kasią Moś właśnie tutaj śmialiśmy. Tak, fantastyczny utwór zresztą, a ja ostatni utwór nagrałem z Jareckim, który nagrał wtedy. Tak więc my to jesteśmy taka trochę rodzina, nie? To wy trochę jesteście tutaj nasze ziomki, bo Jarecki to nasz człowiek po prostu. Tak. Wiesz co, wspomniałeś, może nie lubisz o tym mówić, ale ja o to ciebie zapytam. Wspomniałeś, że miałeś przygodę, masz przygodę też z tym, że uczysz innych. A czego cię uczą inni?
Bo rozumiem, że też są młodzi, którzy zaczynają albo już śpiewają lata. Czego oni od ciebie oczekują, a czego ty się uczysz od nich? Mhm. Zabrałeś coś dla siebie? No przede wszystkim właśnie to mi sprawia taką radość, że na tych warsztatach często gęsto się uczę, bo rozmawiamy o muzyce, szeroko pojętej. Oni mówią mi, czego słuchają. Sam często gęsto właśnie odkrywam nową muzykę. Tak naprawdę no, każdy też inaczej czuje, odczuwa muzykę, interpretuje i gdzieś tam na pewno każdy siebie podgląda. Ciężko w ogóle tutaj, w sporcie na pewno jest dużo, dużo łatwiej. Kiedyś też trenowałem tak, pływanie dobiegniesz i dobiegniesz, dopłyniesz. Jesteś pierwszy. Natomiast tutaj no, jakby ta ocena jest tak subiektywna. Każdy może odczuwać muzykę na swój sposób, inaczej. I to z jednej strony jest piękne, nie? Natomiast te konkursy rzeczywiście no, zawsze jest taki lekki, zawsze niesmak, któraś ze stron ma, no bo wiadomo, no, każdy jak bierze udział w konkursie, no to chciałby coś tam dostać, no i byłoby to marzeniem. Dla mnie na pewno marzenie się spełniło z tym, że mogłem w tych premierach wziąć udział i to jest już wielki, wielki krok naprzód, a jeśli się uda coś dostać, jakąś nagrodę, to będę szczęśliwy. Nie powiem, że nie, ja tutaj tylko przyjechałem zaśpiewać. tak więc no, mam nadzieję, że marzenia się spełnią. Wszyscy, marzenia się którzy spełniają się marzenia, tylko trzeba w to mocno wierzyć. Dokładnie. Ci, którzy byli na tej kanapie, bo już rzeczywiście miałam wszystkich artystów prawie, tych, którzy biorą udział w konkursie premier, to przyjechali po złoto. Więc jest, dzieje się. No, nie powiem, że no mówię, przyjechałem na konkurs nie zdobywać nagrody, nie? No, dokładnie. Tak powiedział, to sam sobie zaprzeczał. Także mam nadzieję, trzymajcie mocno kciuki. Będę bardzo wdzięczny za każdy oddany głos na mnie i do zobaczenia. Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Seybert był gościem Radia Opole. Cześć, dziękuję. Opole 2023. Największe przeboje z opolskiego amfiteatru.